Cześć! Nowa aktualizacja. Jestem pewna, że już wszyscy mamy ją ściągniętą i że doświadczamy pierwszych robaczków. Tym razem jest bardzo, bardzo dużo zmian. Większość z nich pokazałam na filmie z serwera testowego, który gorąco polecam. Link jest w opisie. Bardzo dużo rzeczy jest oczywiście inaczej, bo był to serwer testowy, więc zaczynajmy. Pierw całkiem nowa mapa 3D. Ja osobiście bardzo ją lubię, bardzo mi się podoba. Jeżeli ktoś jednak jej nie lubi, można to wyłączyć w ustawieniach i zwrócić z powrotem na 2D. Następnie mamy dwa zachwycające portrety. Pierwszy z nich to młody, przepiękny Mikołaj na sterydach. Potem mamy młodziuteńką Mikołajkę, która wygląda na wkubioną jakby miała hmm, ciężkie dni. No nie są to najlepszego sortu portrety moim zdaniem. Co tam jeszcze? Mamy oczywiście ten wspomniany nowy event. Zadania są dużo, dużo trudniejsze niż na testowy. Pierwsze zadanie to zebranie 8, 8 milionów surki, wytrenowanie żołnierzy i zabicie 80 potworków. W sumie nie byłoby jakieś takie straszne te zadania, gdyby nie fakt, że gra tego samego dnia wypuściła Pirata, czyli inne wydarzenie, które jest oparte na zużyciu wytrzymałości. Wszyscy doskonale znacie moją opinię na temat tego eventu, jest to kolejny sposób na wyciąganie pieniędzy, i nie mam zbyt dużo szacunku do ludzi, którzy robią ten event po to, by mieć nową skórkę czy nową ramkę. Tym razem jednak historia znowu się powtarza i mamy nową broń na dosyć niskiej nagrodzie. Więc niestety będę ja i Wy musiała trochę wydać, żeby tę broń mieć, bo zakładam, że wiele osób z Was jeszcze jej nie ma. Wiem, że mogę brzmieć trochę jakbym sama sobie zaprzeczała, ale jeżeli jesteśmy mądrymi graczami i chcemy troszkę wydać, można sobie uzupełnić tutaj broń. Ale na pewno nie tylko skórkę. Skórka na zamek, tak? No więc jak dla mnie C41 do C43 to taka bardziej zaawansowana skórka. Weszły nowe poziomy zamków od 41 do 45 i jest to zdecydowanie jedna z największych zmian tego roku. Szczerze nie widzę żadnej przewagi nad C40 jeżeli chodzi o awansowanie do 41 do 43 poza zwiększoną pojemnością marszu. Nie mam niestety żadnego screenshota z serwera testowego, ale C45 miało 225 tysięcy pojemności marszu. Mam nadzieję, że liczby zostały takie same. Nowe wojsko, T-13, to jest naprawdę zmiana. Zobaczmy, kto będzie miał jej jako pierwszy. Różnica nie jest jednak tak duża jak pomiędzy T-11 a T-12, bo skok mocy to jest jakieś 30%. Pomiędzy T-11 a T-12 to było ponad 40%. Ja osobiście nie mogę się doczekać kawalerii ciężkiej T-13 w akcji. Wyzwanie honoru. Jak wiecie, ostatnie cztery sezony nie dostawaliśmy nowych Nagród. Teraz gra postanowiła to leciutko zmienić. Mamy możliwość wylosowania nowego stroju na budowę i szczerze, tak jak niby, jest on wart 470 zł. Ja uważam, że różnica między poprzednim splendorem nie jest warta tych pieniędzy. Także ten poprzedni splendor jest całkiem w porządku. Chyba, żeby ten nowy faktycznie redukował użycie nowych oznak, ale nie redukuje tylko te poprzednie. No to wtedy jeszcze bym zrozumiała zakup nowego sprzętu. W każdym razie ja uważam, że teraz warto otwierać skrzynki, bo nawet jeżeli już pomijamy ten sprzęt, na pozostałe nagrody są naprawdę bardzo dobre i ja na przykład za pierwszy darmowy klucz dostałam herb wart ponad 50 zł. Ścieżka honoru również nadal się opłaca, mamy tutaj zwoje na nową broń, mamy też nowe odznaki i wiele innych dobrych nagród, do odznak wrócę zaraz. Co prawda faktem jest, że nagrody są gorsze niż np. trzy sezony temu, ale nadal są bardzo, bardzo okej. Okay. Nowe nagrody w eventach, Krwawa Wojna ma takie se, Nowy Świat ma między takie se a no dobra mogą być. Yy, mamy tutaj na przykład nowe kółka do statku, również znacznie lepsze nagrody za całokształt. kształt. Widzimy, że teraz wszystko kręci się wokół nowych odznak. Nagrody za koronę to największa zmiana. Jeżeli chodzi o indywidualne, zostały one tylko troszkę zmienione. Największa różnica jest jednak w paczkach na koronę. Mam nadzieję, że przyszli królowie i królowe będą te paczki rozdawać naprawdę ostrożnie i z głową. Moje królestwo K-16 już doskonale wie, że wszystkie trzy paczuszki z 90 odznaczkami lecą oczywiście do mnie, dziękuję z góry. Wjeżdżają również wkrótce nowi strażnicy, czy są dobrzy? No cóż, ich skille są imponujące, 12% otrzymanych obrażeń armii to jest naprawdę ogromny procent, całkowicie nowy typ. Gdzie ich użyć? Ciężko powiedzieć, na testowym miałam zmaksowany zamek i strażników zmaksowanych, więc faktycznie używałam ich wszędzie. Powiedziałabym, że jeżeli mieszane marsze wracają do łask, byliby oni adekwatni wtedy, również do marszów pełnych piechoty. Dajcie mi znać, co o tym sądzicie w komentarzu, bo ja szczerze mówiąc nie mam innych pomysłów. Nowe badania na pojemność szpitala. Teraz Twój szpital może być imponujący i w podstawowym zakresie przekroczyć 564 tysiące. Jestem pewna, że to może być znacznie więcej, bo na testowym nie mieliśmy dostępu do wielu przedmiotów wzmacniających właśnie szpital. Plus byłam tutaj w stroju do walki. Mam nadzieję, że nikt z Was nie myślał, że gra dostosuje wielkość szpitala do faktycznych strat, jakie teraz ponosimy po update i że będą one za darmo. Kopalnia Ducha również ma nowe przedmioty, nowe piętra, więc upewnijcie się, że zresetujecie kopalnię i przejdziecie piętro 31, bo mamy tutaj trochę nowych materiałów na herby oraz zwoje. No dobra, tym razem bardzo dużo zmian. Wreszcie doszliśmy do najważniejszej, nowe odznaki. Na C41 potrzebujemy ich 300 i oszacowałam, że wydając same pieniądze, potrzebujemy około 2800 zł. I ta matematyka uwzględnia wykupienie ścieżek honoru. Ale z tymi wszystkimi nagródkami we wszystkich eventach możemy troszkę obciąć ten koszt. I zobaczmy taką prostą matematykę. Zakładam, że chcesz być C41 w ciągu dwóch tygodni, więc przejrzyjmy wszystkie możliwości. Najpierw, oczywiście, paczki 10 za 94 zł. Paczki dorzucę na sam koniec. Oczywiście zakładam, że coś tam, coś tam wydajesz pieniędzy oraz że jesteś w miarę aktywny na eventach. No dobra, to robisz Nowy Świat, i ze zbierania otrzymujesz 5 odznak. Lądujesz gdzieś w pierwszej setce, więc otrzymujesz kolejne 10 odznak. Potem mamy koronę, zdobywasz wszystkie nagrody indywidualne, daje ci to dodatkowych 16 odznak. Teraz załóżmy, że król cię trochę lubi i może nawet dać ci dwie zwykłe paczki lub jedną tę lepszą. Dostajesz więc kolejne 60 nowych odznak. Teraz kasiurka. Troszkę wydajesz i, i to mądrze, więc kupujesz honor. Jest to 40, 79, 23 zł i daje Ci to 30 odznak. W ten sposób mamy 5 i 10, i 16, 60 i 30 za 23 plus 47 zł. W sumie było to 121 odznak, więc. Pozostaje ci kupić 18 paczek za 94 zł. W sumie daje to 1700 zł. Wraz z honorem daje to 1781,80 zł. Teraz was uraczę trochę tabelkami, niestety wszystko mam w wersji angielskiej. Pamiętaj, że im dłużej poczekasz oraz im jesteś aktywniejszy w eventach, tym po prostu wydasz mniej pieniędzy. W oczywiście, możesz mieć szybko C41 za darmo, ponieważ możesz dostać wszystkie paczki. Słyszałam, że niektóre królestwa chomikowały poprzednie paczki, jednak to się okazało niestety nieskuteczne. Za stare korony nie dostajemy nowych odznak. Jeśli chcesz zobaczyć więcej szczegółów szybko, naprawdę polecam mój film z serwera testowego. Pokazuję tam mnóstwo rzeczy. Zobaczysz tam wszystkie umiejętności strażników, nowe skórki, nowe wojo i tak dalej, i tak dalej. Gdybym skupiła się na wszystkim, absolutnie wszystkim w tym filmie, trwałby on pewnie z godzinę. Jeśli masz inne spostrzeżenia lub pytania, zostaw komentarz, a ja się do ciebie odezwę. Dzięki.